O, już jesteście. Nie mogłem sobie odmówić tego naszego już, można powiedzieć, tradycyjnego z panem Brozowem wstępu. Suchego bardzo wstępu. Słuchajcie, jestem w Płockiej Wieży Ciśnień, bardzo fajna knajpka. Użyczyli nam swojej wieży obserwacyjnej. Wiatr wieje tak mocno, że za chwilę chyba wszystko odleci, a my razem z tym. No ale jesteśmy tu z panem Brazowym, żeby przynieść wam dobre wieści. Słuchajcie, udało nam się zdobyć nominację w kategorii popularno-naukowych filmów w konkursie Grand Video Awards z naszym filmem Czarne Dziury, Władcy Czasu i Przestrzeni. Jesteśmy po prostu niesamowicie szczęśliwi, no przeszczęśliwi, że do tego doszło. Więc jest nadzieja, że już w czwartek na Wielkiej Gali w Warszawie uda nam się wygrać pierwszą nagrodę, no i wtedy bylibyśmy super szczęśliwi, to by nam pomogło na pewno w dalszych produkcjach, no i niesamowicie nas też do tego zachęciło i zmotywowało. Także trzymajcie razem z nami kciuki, żeby to się udało. Druga rzecz, chcemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy oczywiście dołożyli się do produkcji tego filmu, wszystkim, którzy go obejrzeli, wszystkim, którzy udostępnili, ale też wszystkim widzom Astrofazy. Jest nas już 163 tysiące, ponad 163 tysiące, a może nawet i więcej, bo nie sprawdzałem od 2 dni. I to jest mnóstwo ludzi żywo zainteresowanych nauką, do których można mówić i serce rośnie po prostu, że tak dużo ludzi interesuje się astronomią. Także serdecznie wam też dzięki, że się do tego naszego kanału zapisaliście i z nami razem odbywacie tę podróż. A trzecia rzecz, chyba tutaj będzie też najfajniejsza, to fakt, że Press, czyli organizator tego konkursu Grand Video Awards, razem z Mastercard przygotował konkurs. No i w tym konkursie też właśnie tym filmem bierzemy udział. I jeśli uda nam się wygrać, to wspólnie możemy zrobić coś naprawdę fajnego. Do wygrania jest 10 tysięcy złotych na realizację niespodzianki dla widza lub widzów. No i my wymyśliliśmy sobie to w ten sposób. To, co chyba umiemy robić najlepiej, to filmy. No, to nam przynajmniej najlepiej wychodzi. Więc pomyśleliśmy, że wspólnymi siłami moglibyśmy zrobić jakiś film. Czy to będzie dokumentalny film dotyczący kosmosu, czy to będzie jakiś bardzo fajny, fabularny film, science fiction, no ale gdzieś tam wokół tego kosmosu się obracający. To już jest sprawa drugorzędna, to już sobie byśmy w razie wygranej wymyślili. A pomyśleliśmy, że zrobimy to w ten sposób, że wy, widzowie, wysyłalibyście do nas na specjalnego maila, którego utworzyliśmy, pomysły na taki film. To nie musi być od razu cały scenariusz, to może być dosłownie kilkanaście zdań opisujących pomysł, tak żebyśmy na bazie tego mogli stworzyć scenariusz. No ale oczywiście gotowy scenariusz też byłby bardzo fajny. No i właściwie byłby to film, wasz film, jednego z was, który wybralibyśmy, który spodobałby się nam najbardziej. Zresztą zrobilibyśmy pewnie głosowanie szersze też nad tymi pomysłami. Więc tak, jeżeli udałoby się nam to wygrać, no to będziemy mieli środki, będziemy mogli odpalić właśnie taki konkurs. Więc trzymajcie kciuki, żeby w tej kategorii również nam się udało. No i cóż, i wtedy będziemy dawać dalsze namiary, dalsze informacje co do tego. No a jeśli się nie uda, no to też zrobimy coś fajnego w ramach pocieszenia, także nie będzie tego złego. Słuchajcie, my czekamy na czwartek, żeby dowiedzieć się, co z czarnymi dziurami, a was już w tym momencie żegnam. Trzymajcie się i trzymajcie się mocno, bo wiatry ostatnio w Polsce bardzo silne.